fotografował włącznie osoby bliskie, traktował te zdjęcia niezwykle osobiście. I te wszystkie zdjęcia wklejał w albumy i te szereg tych albumów stanowiło taką część jego muzeum osobliwości. Także gromadził te rzeczy w tym tajemniczym muzeum, do którego dostęp miały tylko wybrane osoby, zapraszane na wiele godzin oglądania nie tylko zdjęć, tylko właśnie tych różnych dziwnych zebranych rzeczy. Tu by trzeba było przypomnieć, że te całe Muzeum Osobliwości, które potem on przeniósł z Zakopanego Drasku 23 do mieszkania żony Niny, tutaj to muzeum, jego te wszystkie zbiory łącznie z tymi albumami fotograficznymi spłonęły. Także właściwie to, co się mieściło w tych albumach i w ogóle te wszystkie obiekty, to my tylko znamy z opowiadań ludzi, którzy to widzieli.